Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj o zagrożeniach. Zagrożeniach bogactwa i ubóstwa i rozwiązaniu. W Księdze Przypowieści w 30 rozdziale mamy taką prośbę. Prośbę syna Agura, słowa Agura, syna Jakę z Masy. I on mówi tak do Boga, tak się modli. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, albo można by przetłumaczyć też po prostu chleb powszedni. Abym będąc syty nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan. Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył mienia mojego Boga. Myślę sobie, że jest duża mądrość w tym, co ten człowiek pisze. Oczywiście no, jest oczywiste w tym sensie, że jest to natchnione słowo, więc to jest mądre, ale ja osobiście może tak jestem w stanie to dostrzec. Mianowicie no, są takie chyba, każdy stan i bogactwo i ubóstwo ma swoje zagrożenia. Bogactwo ma takie zagrożenie, które tutaj ewidentnie jest wskazane, że wydaje nam się, że jesteśmy tak bardzo niezależni, tak bardzo wyjątkowi, tak kompletnie samowystarczalni, że tak naprawdę chrześcijaństwo, wiara, Boża opieka po prostu do niczego nam nie są potrzebne. I oczywiście jest to pewna iluzja, dlatego że prędzej czy później zabraknie nam sił. Prędzej czy później na coś umrzemy, chyba że Jezus powróci, to w tym momencie już w ogóle temat się wyjaśni w 100%. No ale ktoś może powiedzieć, ok, ale to wiemy wszyscy, że ludzie umierają, ja też umrę, ale co sobie pożyję, co innych ludzi gdzieś tam zmuszę do mojego zdania, do pełnienia mojej woli, to moje. I myślę sobie, że właśnie tak trochę niestety się dzieje, to znaczy, że rzeczywiście ludzie gdzieś bardzo bogaci po prostu są przyzwyczajeni do tego, że no właśnie, że jest jakaś szczególna miara dla nich, że jest jakaś, są jakieś szczególne zasady dla nich i w związku z tym zasady wiary wydają im się dla maluczkich, dla takich bojaźliwych, niekoniecznie dla nich samych. I wydaje mi się, że rzeczywiście bogactwo jest pewnym brzemieniem. To znaczy, jeśli naprawdę chcemy zachować wiarę, jeśli naprawdę chcemy być pobożnymi chrześcijanami, to bogactwo może być bardzo zdradliwe. Nie dlatego, że pieniądze same w sobie są złe, bo pieniądze nie są złe. Pieniądze mogą służyć dobru albo mogą służyć złu, ale dlatego, że pieniądze zmieniają naszą postawę do nas samych i naszą postawę do innych i naszą postawę do Boga i może nam się wydawać zbyt wiele. W związku z tym wydaje mi się, że nie jest prosto być osobą pobożną i bogatą, o czym zresztą też mówi Pan Jezus, że bogatemu przez to ucho igielne no, ciężko jest przejść. Innymi słowy, jest to wyzwanie. Jest to po prostu wyzwanie. Dlatego jeśli chcesz być bogaty, to już teraz dawaj bardzo dużo. Bo dawanie bardzo dużo jest nadzieja, że uchroni Ciebie od chciwości. Uchroni Ciebie od tego, byś nie mówił jako syty, któż jest Pan. Jeśli się tego nie nauczysz teraz, to prawdopodobnie kiedy bogactwo przyjdzie do Ciebie, może już być za późno. I może Ci niestety woda sodowa do głowy uderzyć. Kiedy mówię dawaj bardzo dużo, to powiem Wam o pewnym doświadczeniu człowieka bogatego, którego znam, który mówi, że jego ambicją w życiu jest dawać 50% tego, co zarabia. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, nie wiem, ile on zarabia, nie wiem, jakie ma wydatki, nie wiem, jakie ma inwestycje, ale wydaje mi się, że sama idea jest właściwa. To znaczy, że jeśli naprawdę dużo zarabiasz, to powinieneś dawać znacznie więcej niż ludzie, którym ciężko jest gdzieś tam od pierwszego do pierwszego się jakoś finansowo spiąć. Żebyś właśnie, przypominam, nie dlatego, że musisz, nie dlatego, że ktoś ci na ręce patrzy, nie dlatego, że ludzie są chciwi, nie dlatego, że ludzie ci zazdroszczą, nie dlatego, że nie wiem, właściwe jest to, żebyś po prostu, że ktoś ci ma to zabrać te pieniądze. Nie, nikt ci tych pieniędzy nie musi zabierać, ale w własnym interesie.
interesnie własnego serca, żeby to serce ci właściwie funkcjonowało. Dawaj więcej, żebyś nie zaparł się Pana. Ale jest też drugie niebezpieczeństwo, które tutaj w tym wersecie jest wskazane, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. No niestety też tak się zdarza, że ludzie, którzy są biedni, też im się wydaje, że pewne zasady ich nie obowiązują. I tutaj już chyba znacznie częściej w naszym społeczeństwie właśnie takie przyzwolenie jest, że jeśli ktoś jest biedny, to po prostu może kraść, no bo przecież jest biedny, bo przecież nie ma na chleb. Skąd inne pytanie, czy to faktycznie jest chleb dzisiaj? Myślę, że rzadko się dzisiaj zdarza, że to jest chleb. Może nie ma na komórkę, może nie ma na, nie wiem, na, nie ma na samochód i tak dalej. Gorzej jak na nowy samochód nie ma i kradnie. Niemniej zwróćcie uwagę, że jeśli ktoś pozwoli sobie w swoim sercu na takie myślenie, jestem biedny, więc nie muszę być uczciwy, jestem biedny, więc Boże standardy mnie nie obowiązują, bo ja jestem biedny, bo ja jestem skrzywdzony, bo mi się należy, bo w ogóle Bóg powinien jakby się wytłumaczyć, czemu ja taki jestem biedny i skrzywdzony. Więc jeśli ktoś ma taką postawę w sercu, to taka osoba niestety znieważy imię Boga. Przez co? Przez to, że będzie złym świadectwem. Przez to, że zacznie oszukiwać. Przez to, że w ogóle no, nie będzie świadectwem, bo generalnie osoby roszczeniowo nastawione nie są dobrym świadectwem Bożego zaopatrzenia, Bożej łaski i Bożej dobroci. Są raczej zaprzeczeniem tego, tak? Bo chodzą i narzekają, bo chodzą i po prostu nie są świadectwem tego, że Bóg się nimi opiekuje. Dlaczego? No właśnie ze względu na serce, nie ze względu na to, że mają tak mało, bo ja znam, myślę, że każdy z nas zna ludzi, którzy mają mało i potrafią się tym cieszyć. Ale to jest kwestia serca. A więc dwa zagrożenia. Dwa zagrożenia i w kontekście tego właśnie Agur modli się o to, Boże, daj mi tyle, bym umiał być wdzięczny. Daj mi tyle, żebym miał ten chleb powszedni, żebym miał dość. Żebym miał dość, żebym umiał i potrafił być zadowolony, spełniony, żeby ani sodowa głowa mi, woda sodowa nie uderzyła do głowy, ani z drugiej strony, a nie był zgorzkniały i nie był kuszony do kradzieży. I życzę nam, ten poziom może być różny. Jeden jest u jednego, drugi u drugiego, ale generalnie życzę nam, żebyśmy właśnie w taki sposób się modlili, abyśmy byli dobrym świadectwem i aby nasze serce wobec pieniędzy było we właściwym miejscu i abyśmy chwalili Boga przez nasze życie. Panie, daj nam chleba naszego powszedniego i daj nam, Panie, abyśmy właśnie w tym Ciebie uwielbiali. Z Bogiem i do zobaczenia.